Cześć, mam na imię Kasia i witam Cię na kanale The Other Side. Ja mam dziś na sobie premierowy set i pokażę Ci kilka ćwiczeń, które pomogą Ci się zrelaksować i trochę odsunąć od świątecznej gorączki. Zapraszam na matę. Praktykę zaczniemy sobie w pozycji siedzącej, więc możesz sobie usiąść wygodnie w siadzie skrzyżnym. Nogi ułóż tak, jak podpowiada Ci ciało, totalnie się tym na razie nie kieruj. Odstaw dłonie na kolana lub na klatkę piersiową i swój brzuch. Zamknij oczy i postaraj się przez najbliższą chwilę skupić na sobie i na swoim oddechu. Nigdzie się nie śpiesz, zapomnij o tym, co Cię otacza. Postaraj się ustabilizować oddech i oddychać miarowo przez nos. Zwróć uwagę, jak każdy wdech wydłuża Twój kręgosłup, jak czubek głowy ciągnie Cię mocno do góry, do sufitu. A każdy wydech sprawia, że Twoje pośladki, że Twoje barki opadają do dołu, rozluźniają się, klatka piersiowa się otwiera dzięki temu. Skup się na tym, co jest tu i teraz. Zostań na ostatnie 3 długie wdechy i wydechy. Ok, ostatni wdech i długi wydech. Ok, powoli otwórz swoje oczy, odstaw dłonie na kolanach, zostań dalej w siadzie skrzyżnym i postaraj się poruszać swoimi barkami okrężnym ruchem. Przenieś je do góry, do dołu, nie śpiesz się, wykonaj jeszcze kilka okrężnych ruchów. Ja się lekko rozbiorę, bo trochę słońce jednak grudniowe przygrzało. Poruszaj jeszcze trochę barkami, postaraj się otworzyć klatkę piersiową, przenieść trochę ją do przodu, ściągnij barki, łopatki, nie śpiesz się. Jest to trochę dziwny, przerysowany ruch, ale postaraj się mocno poprzyciągać barki do uszu i poprzesuwać je do dołu, to na pewno pozwoli Ci je rozluźnić i zrelaksować. Jeszcze 3. Nie śpiesz się, pośladki przyklejone, dłoni możesz podociskać, kolana do maty, ostatni raz wdech, wydech, dół, od razu przejdź do krążenia na boki, wychylając się z boku na bok, zaokrąglij plecy, możesz spojrzeć na pępek, znowu wypchnąć do przodu, z boku na bok, nie śpiesz się, pośladki są cały czas przyklejone, ostatnie 2. Długi wydech, ostatni, zostajesz w centrum. Dłonie dalej zostają na kolanach, odepchnij się od kolan, spójrz na sufit, ściągnij barki, łopatki, wypchnij klatkę piersiową do przodu i wydech, okrągłe plecy, spójrz na pępek. Góra, wdech, spójrz mocno w górę, ściągnij barki, łopatki, wydech, dół. I ostatni raz do góry, spójrz mocno w górę, ściągnij barki, łopatki, otwórz klatkę piersiową i wydech, zaokrąglij plecy. Ostatni raz wychodzimy do góry, wdech, patrzymy na sufit, dołączamy ręce, kolejny wdech, złóż dłonie w koszyczek nad głową, wdech, ręce, sufit, góra, wydech, barki, łopatki do dołu. Postaraj się przesunąć dłonie nad głowę, odsuń barki, łopatki do tyłu, wydłuż ciało, zostań wdech. Ciało w jednej linii, przenieś pępek do przodu. Postaraj się też zniwelować zbyt mocne, nadmierne wygięcie w odcinku lędźwiowym. Długi wydech, jeszcze jeden wdech i długi wydech. Przenosisz ręce do tyłu, złącz je w koszyczek za plecami. Pochyl się lekko, otwórz wdech, ściągnij barki, łopatki i poruszaj głową. Poprzenuj się z prawej strony na lewą, ale nie śpiesz się. Postaraj się tu mocno otworzyć klatkę piersiową, nie śpiesz się, oddychaj dalej przez nos, jeszcze 2, długi wydech, jeszcze wdech
I długi wydech. Głowa zostaje w centrum, czubek głowy ciągnie cię do sufitu. Odstaw prawą rękę z prawej strony. Ja mam tu małego przeszkadzacza. Lewa ręka do góry, wdech. Dłoń patrzy na matę i wydech, wyciągnij, wydłuż. Przedramię ręki, która jest na macie, możesz zbliżyć do maty. Ja mam lekkie, małe ograniczenie. Mocno wydłuż, wyciągnij, otwórz klatkę piersiową i postaraj się przenieść bark ręki, która jest w górze, do dołu, odsunąć go od ucha. Mocno wydłuż, wyciągnij, postaraj się stworzyć jedną prostą linię i ciało jest w jednej płaszczyźnie. Wdech, wracasz do góry, ręka ciągnie cię do sufitu, odstaw ją z drugiej strony. Wdech, ręka, która była na macie, idzie do góry i wydech, wyciągnij, wydłuż, otwórz klatkę piersiową. Super, zostań wdech. Długi wydech. Ok, z wdechem wracamy do góry, przenieś obie ręce jeszcze raz do tyłu. Za siebie, za plecy, złącz w koszyczek, otwórz, ściągnij barki i poruszaj jeszcze raz głową. Zostajemy dwa, długie wdechy, nie śpiesz się. Długi wydech. Ok, powoli zatrzymujesz głowę w centrum i powoli przejdziemy do klęku podpartego. Ustaw swoje ciało na macie, tak aby twoje kolana były pod biodrami, twoje dłonie były pod barkami, ciało w jednej linii, napięty brzuch, wszystko się zgadza. Jeśli chodzi o twoje dłonie, twoje kolana, bierzemy głęboki wdech, pozycja krowy i kota, wdech i wydech, okrąglę plecy, spójrz na pępek, przyciągnij barki do uszu, druga strona, spójrz na sufit, wygięcie w drugą stronę, jeszcze dwa, pępek, druga strona, sufit i ostatni raz, mocno okrągłe plecy, spójrz na pępek i druga strona, spójrz na sufit. Wygięcie w drugą stronę. Łączymy duże palce stóp, przechodzimy nad twoje stopy, rozszerzamy kolana szerzej niż biodra i przechodzimy do pozycji dziecka, wydłużając ręce, przesuwając je do przodu, wydłużając ciało. Dłonie mogą zostać też na opuszkach. Wyciągnij, wydłuż, odsuń barki od uszu. Długie ciało wydłużone, zostajemy trzy długie wdechy. Długi wydech. Jeszcze dwa wdech. Długi wydech. Ostatni wdech. I długi wydech. Dociskasz dłonie do maty, wracamy do klęku podpartego. Dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, zadzieramy stopy i na wdechu wyjdź do góry, do pozycji psa z głową do dołu. Palce stóp lekko skierowane do środka, pięty na zewnątrz. Odepchnij się mocno od dłoni. Palce dłoni są mocno rozszerzone. Zostajemy w pozycji na trzy długie wdechy. Jeśli masz potrzebę, możesz oczywiście zgiąć nogi w kolanach. Możesz odpiąć pięty od maty, jeśli twoje ciało na to pozwoli. Jeśli masz wystarczającą mobilność, to zbliż stopy do maty i wyprostuj nogi w kolanach. Odpychaj się mocno, jeszcze trzy wdechy, długie ciało wydłużone, nie śpiesz się, jeszcze dwa, długi wydech, ostatni wdech i długi wydech. Lewa noga nam zostaje z tyłu, weź głęboki wdech i na wydechu przyciągnij prawe kolano do klatki piersiowej. Odstaw stopę pomiędzy dłońmi. Przyklejamy lewe kolano i całą stopę. Puszczamy miednicę do przodu i ustawiamy kolano przednie tak, aby było nad stopą. Na wdechu wychodzisz do góry. Pozycja schodzącego księżyca. Barki, łopatki w dół. Wydłuż ręce do góry. Mocne ciało, wydłużone, ale silne. Kolano jest dalej nad stopą. Miednica schodzi do dołu na tyle, ile pozwoli ci ciało. Jesteś w górze, wdech. Długi wydech, super, jeszcze ręce w górze, wdech i na wydechu lekko pochyl się do przodu, przenieś ręce do tyłu, złącz je w koszyczek za plecami, ściągnij barki, łopatki, wypchnij klatkę piersiową w przód. Otwórz, spójrz albo przed siebie, albo na sufit, zostań wdech, długi wydech, super, z kolejnym wdechem wracasz do góry. Obie ręce do sufitu i wydech, odstawiasz dłonie na macie. Lewa ręka zostaje i prawa ręka idzie do góry, wdech.
Odepchnij się mocno, przenieś rękę, która jest w górze, do sufitu. Mocno odpychasz się od dłoni, która jest na macie. Miednica w tym samym miejscu. Zostań wdech. Długi wydech. Ekstra, jeszcze jeden wdech. I na wydechu odstaw powoli dłoń na macie. Dłonie pod barkami. Zadzierasz stopę z tyłu. Kolana do góry i prawa noga cofa się z powrotem do tyłu. Do psa z głową do dołu. Wydłuż ciało. Odepchnij się mocno. Jeśli masz ochotę, możesz teraz pomaszerować. Czyli dociskasz raz prawą, raz lewą piętę do maty. Tak jak masz ochotę, tak jak pozwala Ci Twoje ciało. Nie śpiesz się. Jeszcze 3, 2. Pięknie. Ostatni. Dociśnij obie stopy do maty na tyle, ile pozwoli Ci Twoje ciało. Przejdziemy od razu na drugą stronę. Prawa noga nam zostaje. Weź głęboki wdech. Na wydechu przyciągnij kolano. Odstaw stopę pomiędzy dłońmi. Prawa ląduje. Cała stopa. Miednica idzie w dół. Wdech. Schodzący księżyc. Wyjdź do góry. Zostań w pozycji, ustaw ciało, nie pulsuj, a przytrzymaj je. Zostań, ręce w górze, wdech. Długi wydech. Super, ręce w górze, wdech. Na wydechu lekko pochyl się do dołu, przenieś je do tyłu. Złącz je w koszyczek za plecami, ściągnij barki, łopatki, otwórz klatkę piersiową. Zostań, wdech. Długi wydech. Ekstra, ręce do góry, wdech i wydech, odstawiamy je pomiędzy dłońmi. Ok? Dłonie na macie, prawa zostaje, lewa ręka do góry, wdech, otwórz, odepchnij się, otwórz klatkę piersiową, przenieś lewy bark do tyłu. Odpychaj się od ręki, która jest na macie, zostań wdech, miednica w tym samym miejscu, długi wydech. Ręka w górze, wdech, wydech, odstaw na macie, zadrzyj stopę z tyłu, kolano do góry i lewa noga w tył, no psa z głową do dołu. Zostajemy znowu w pozycji, maszerujemy przez 4, 3, mocno wydłuż swoje tyły nóg, mocno wydłuż swoje plecy, jeszcze 2, super. I ostatni. Dociśnij dłonie, stopy do maty na tyle, ile pozwoli Ci ciało. Weź głęboki wdech i na wydechu zbliżasz kolana do maty, ale nie odstawiaj ich na matę, po prostu je zbliż. Dłonie, stopy zostają w tym samym miejscu i z wdechem wróć do góry. Wydech, dół, zbliż, nie śpiesz się, napnij brzuch i wróć do góry, wdech. Ostatni raz do dołu, przytrzymaj przez 4, 3, pięknie, 2, ostatni, powoli odstaw kolana na macie, odstaw luźno stopy, ja się lekko przesunę do tyłu, biodra są cały czas nad kolanami i małymi krokami, dłońmi do przodu przechodzisz, zbliżając klatkę piersiową do maty. Pozycja rozciągającego się szczeniaka, albo zostajesz brodą na macie, albo czoło, albo któreś ucho, jak wolisz, tak jak podpowiada Ci ciało. Mocne wydłużenie ciała, dość intensywne wygięcie, więc jeśli jest dla Ciebie zbyt intensywnie, przesuń przedramiona po macie do siebie, tak aby Twoje łokcie znalazły się pod barkami i zostań w tej pozycji. Tu mamy łagodne wygięcie, nie tak mocno obciążające odcinek lędźwiowy, tak jak w pełnej pozycji. Zostań wdech, nie śpiesz się, oddychaj, nie pulsuj, przytrzymaj. Długi wydech, ostatni wdech i na wydechu powoli suwasz ręce do siebie i powoli wracamy do klęku podpartego. Dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Znowu mamy krowę i kot. Wdech, wydech, okrągłe plecy. Druga strona, spójrz na sufit. Jeszcze 2. Sufit. Ostatni raz mocno okrągłe plecy. I ostatni raz spójrz na sufit. Zostajemy w klęku podpartym.
Wracasz do neutralnej pozycji. Zadrzyj stopy i z wdechem wyjdź do góry, do psa z głową, do dołu. Dłonie stopy na macie. Jeśli masz potrzebę, zegnij nogi w kolanach, odklej pięty. Jeśli nie, zostają całe. I małymi krokami na wydechu przechodzisz do przodu swojej maty. Na tyle, ile pozwoli Ci ciało, na tyle, ile masz ochotę. Wdech i wydech, zginamy nogi w kolanach. Stopy cały czas są na szerokość Twoich bioder. Powoli siadasz na macie i prostujesz swoje nogi. Nogi wyprostowane, stopy całe, nogi razem. Palce stóp są zadarte na Twoje piszczele. Przyklej pośladki, możesz wysunąć lekko fałdy pośladkowe, jeśli chcesz. Z wdechem unosimy ręce do góry, mocno do sufitu i na wydechu schodzimy do dołu, do skłonu. Skłon niech będzie przyjemny, więc możesz zgiąć lekko nogi w kolanach i przytulić brzuch do swoich ud. Jeśli pełna pozycja z prostymi nogami jest w porządku, to postaraj się zachować proste plecy i zbliżyć klatkę piersiową do nóg. Zostań wdech. Długi wydech. Powoli z wdechem wychodzisz do góry, przyciągasz nogi do siebie, okrągłe plecy i przytulasz się mocno do swoich nóg. Możesz się lekko poruszać z boku na bok i teraz małymi krokami, kołyską, lekko odchylając się od Twoich nóg, ja się przesunę, żeby wylądować na macie, przechodzisz do leżenia na plecach. Odstaw luźno głowę, nogi są przyciągnięte do Ciebie, przytul je swoimi rękami i poruszaj się z prawej strony na lewą. Masując cały tył Twoich pleców, nie śpiesz się, tak jak masz ochotę i podpowiada Ci ciało. Zostań jeszcze wdech, długi wydech. Ok, zostajemy w centrum. Na koniec pozycja szczęśliwego dziecka, czyli przenosisz kolana na boki swojego ciała, łapiesz za stopy i podeszwy stóp kierujesz do góry, do sufitu, mniej więcej równolegle. Przesuwając kolana na boki ciała, łapiesz za zewnętrzne krawędzie stóp. Tu możesz się lekko poruszać z boku na bok, możesz też zostać nieruchomo, jak wolisz. Zostajemy na dwa długie wdechy. Długi wydech. Jeszcze jeden wdech. I na wydechu powoli przyciągasz stopy do swojej miednicy. Złącz podeszwy stóp, złap nogi w okolicach kostek i odstawiając barki na macie, przyciągnij nogi do swojej miednicy i wysuń kolana na boki ciała. Zostajemy wdech. Długi wydech i teraz w takiej pozycji, jeśli chcesz, odstaw nogi na macie. Ja mam tu małe utrudnienie. Możesz też wyprostować nogi i powoli przejść do shavasany, czyli nogi są proste, luźno stopy opadają na boki, ręce po bokach Twojego ciała, palce, dłonie, wewnętrzne części dłoni skierowane do sufitu, ciało luźno opada na matę. Możesz też wybrać inną pozycję. Ja przejdę do siadu. Wykonamy sobie kilka głębokich wdechów i wydechów, aby tak maksymalnie rozluźnić, wyciszyć Twoje ciało. Ułóż się w wygodnym miejscu. Jak już w nim jesteś, to zamknij oczy. I postaraj się przez najbliższą chwilę skupić na swoim oddechu. Oddychaj w swoim tempie i nigdzie się nie śpiesz. Poczuj, jak Twoje ciało z każdym wydechem coraz mocniej zbliża się do maty. Staje się coraz bardziej rozluźnione i zrelaksowane. Podziękuj sobie
za ten czas tylko dla siebie i swojego ciała. Postaraj się zbyt mocno nie wybiegać myślami. I bardzo powoli poruszaj ciałem, zaczynając od części ciała, na którą masz ochotę. Mogą to być dłonie, mogą to być stopy, a może chcesz już mocniej poruszać swoim ciałem. To jest Twój wybór. Jeśli będziesz gotowa, jeśli będziesz gotowy, możesz powoli przekręcić się na bok, jeszcze przez moment zostać w tej pozycji lub już powoli przejść do siadu. Ok, mam nadzieję, że już siedzisz. Jeśli nie, to nie ma znaczenia. Usiądź wygodnie lub zostań dalej w leżeniu. Wykonaj w swoim tempie 3 długie wdechy i wydechy przez nos, które mocno wydłużą Twoje ciało. Trochę je rozbudzą. Ostatni długi wdech. I długi wydech. Pięknie i z ostatnim wdechem przenieś ręce do góry, do sufitu. Złącz dłonie nad głową na wydechu. Przenieś je na wysokość klatki piersiowej. Bardzo Ci dziękuję za wspólną praktykę. Namaste. I życzę Ci pięknego dnia. Do zobaczenia.